Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przechodzę do Was takimi małymi wyprzedażowymi zakupami. Jest tutaj troszkę ciuchów, jest parę rzeczy do domu i kilka rzeczy na przyszły rok, na prezent. Dlaczego nie? Bo wyprzedaże to jest super okazja, żeby kupić coś właśnie na przyszły rok, czy to na przyszłą zimę, czy to na przyszłe święta na prezent, bo jest wszystko oczywiście tańsze, więc udało mi się jakoś w tym szale zakupowym przepchać i powiem Wam, że w sumie nie było aż tak dużo ludzi, więc nieco się zdziwiłam, bo ja zawsze staram się omijać ten najgorętszy okres wyprzedaży, ale nie było źle. Dobra, myślę, że zaczniemy od Empiku, bo mam stamtąd kilka rzeczy i zawsze lubię tam chodzić, kiedy są wyprzedaże, bo z reguły te rzeczy takie świąteczno-papiernicze, DIY są minus 50%, więc to w ogóle się mega opłaca, więc pokażę Wam, co tam znalazłam. Okej, więc mamy tak, dwa witraże w choinkach, które były przecenione, tak jak już właśnie Wam mówiłam, że w Empiku są takie fajne przeceny. Minus 50% jest tutaj witrażyk w kształcie choinki, farbki 3 oraz szpatułka do malowania. Oczywiście te farbki są tylko 3, ale możecie użyć inne lub też stworzyć swoje kolory za pomocą mieszania tych farb. Także coś takego kosztowało normalnie 7 zł, więc minus 50%, 3,50. Kupiliśmy to właśnie z zamysłem na przyszły rok, może na Mikołajki komuś włożymy do prezentu albo do prezentu świątecznego. Gdzie mam jeszcze jeden taki witraż, tylko że taki słodki reniferek. No naprawdę, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to jak za darmo, 3,50, super gift, prezencik taki mały do jakiegoś większego prezentu albo do właśnie prezentu na Mikołajki. Kupiłam również taką piękną choineczkę, znaczy piękną, ona jest DIY, więc trzeba ją zrobić samemu, ale jest to taka choinka, dekoracja z filcu. Ona kosztuje normalnie 15 zł, była również minus 50% i ja mam zamiar ją zrobić w przyszłym roku sama na po prostu kiermasz świąteczny, kiedy robimy coś DIY i to jest później sprzedawane, więc właśnie coś takiego będę chciała zrobić. No naprawdę super, tym bardziej jeśli ktoś lubi takie rzeczy, a niekoniecznie ma możliwość albo chce mu się, wiecie, komponować kawałek filcu, kawałek tego, kawałek sznureczka, kokardki. Tutaj tak naprawdę wszystko jest. Jest materiał filcowy, wypełnienie, elementy ozdobne, czyli gwiazdki, wstążki, materiał sznurek, elementy drewniane, czyli patyczek, jest nawet plastikowa igła, nić do szycia i piankowa taśma dwustronna, także jest właściwie wszystko, a można sobie zrobić fajną choineczkę własnoręcznie, także super. I w Empiku również kupiłam taką super piankową choinkę, jest to również prezent taki typowo DIY, chyba do mojej siostrzenicy, może na Mikołajki właśnie. Minus 50% oczywiście i ona kosztowała normalnie 20 zł, czyli dałam za nią 10 zł. Jest to taka choineczka, która zawiera, opakowanie zawiera wszystkie elementy potrzebne do stworzenia właśnie tej choinki, czyli tak naprawdę wszystko, co byście potrzebowali, od łodygi do elementów ozdobnych, no po prostu przejściutko, taki imitacja śniegu. Wszystko jest tutaj zrobione z pianki, także też super po prostu pomysł na spędzenie czasu wspólnie z dzieckiem. Niekoniecznie to musi być prezent, może być dla Waszych dzieci, jeśli macie, także super sprawa i było bardzo dużo rzeczy, były cekiny, brokaty na promocji i właśnie takie rzeczy DIY, kubki do malowania, ale myślę, że to co kupiłam to mi w zupełności jak na razie wystarczy. I następny sklep to będzie Pepco. Tam kupiłam tylko dwie rzeczy, bo tak naprawdę mam już trochę takich świątecznych elementów, więc wzięłam takie dwie szpatułki świąteczne. One normalnie kosztują 7 zł, natomiast były za 4,99. Jedna taka szpatułka będzie dla nas, bo akurat nam się po prostu urwała. Ja już ją wielokrotnie sklejałam, sklejaliśmy, ale niestety cały czas się urywała. Więc takie silikonowe szpatułki są świetne do wyciągania na przykład resztek ciasta z plastikowej misy, bo naprawdę wszystko się tutaj przykleja, ona jest bardzo taka elastyczna, więc po prostu wygnie się, może tak powiem, w każdym, dopasuje się do każdego kształtu, z którego chcecie wyciągnąć na przykład ciasto, bo na przykład takie plastikowe, czy tam, nie wiem, jakiekolwiek inne po prostu tak super się nie dopasują, a one są naprawdę fajne, także jedna będzie dla nas, a drugą komuś podarujemy pewnie już w przyszłym roku, no bo to jest typowo świąteczna, także jeśli chcecie, to zajrzyjcie do Pepco, bo jest dużo takich przecen właśnie typowo świątecznych. No i teraz przejdziemy już do Rossmana, mam stąd dosłownie trzy rzeczy, więc moment nam to zajmie. Pierwszą rzeczą jest kremowy żel pod prysznic firmy Isana, czyli tej takiej rossmanowskiej. Wzięłam go, ponieważ kosztował tylko 2,79, a jest to dosyć duże opakowanie, bo ma 300 ml o zapachu jogurtu i owoców. I muszę Wam powiedzieć, że pachnie
obłędnie. Ja go kupiłam w Rossmanie w Gdyni na szperku i powiem Wam szczerze, że nigdzie więcej tego tak naprawdę nie widziałam. Oczywiście widziałam te produkty, że pod prysznic i sany, ale taki zapach nie. Także nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy po prostu tam jest większy Rossman, ale no pachnie obłędnie takim właśnie jogurtem i owocami, jakbyście sobie latem robili taki owocowy koktajl, no. Przepięknie, jestem zakochana w tym zapachu. Mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzał, że skóra będzie po nim pięknie pachniała. Ale kupiłam jeszcze jedną rzecz, którą też się musiałam skusić, mimo że była ostatnia. Jest to taka wymacana i trochę z niej już cieknie, bo trochę tutaj zniszczyli niestety ludzie opakowanie. I jest to właśnie taki żel pod prysznic z Original Source, chyba tak się czyta, o zapachu kremowej, wanilii i maliny. I był również dostępny taki zapach limonkowy a la mojito oraz mango. I muszę Wam powiedzieć, że wszystkie trzy pachniały obłędnie. One kosztowały 8,90, więc jak na taką butlę, a to jest, słuchajcie, z pół litra na pewno. Tak, dokładnie pół litra, więc wydaje mi się, że nie jest to dużo, bo wszystkie DAF, Niva i tak dalej tyle mniej więcej kosztują, a ten jest zwykle droższy, a kosztuje właśnie teraz 8,50, pachnie bosko, no naprawdę kojarzy mi się z shake'iem truskawkowym z McDonalda. Jeśli lubicie, no to o Jezu, pachnie tak samo, a ten limonkowy to jak ten drink mojito, aż zbieram się taka słodycz w buzi, bo chciałabym najchętniej zjeść coś takiego teraz, wypić. Także naprawdę rewelacja i bardzo Wam polecam. Są teraz na promocji, więc jeśli Wam się podobają takie zapachy, no to zdecydowanie radzę spróbować. I mój mąż kupił również mydło do rąk. Zawsze kupujemy taki, po prostu dolewamy do takiego pojemniczka w łazience. Zawsze kupujemy Carex o zapachu truskawkowym, bo pachnie pięknie. No i co, no i po prostu tutaj wiecie, jest mniej, używamy plastiku, nie kupujemy za każdym razem nowej butli, tylko mamy takie opakowanie. I tutaj jest 100 ml, ale nie powiem Wam ile kosztowało, pewnie było na jakiejś promocji, bo mój mąż właśnie gdzieś zaginął w niewyjaśnionych sytuacjach w domu, więc nie wiem ile kosztowało, ale wydaje mi się, że to niedużo i pewnie był na jakiejś promocji. No a teraz przechodzimy już do ciuchów. Jeśli chodzi o ciuszki, to właściwie tylko kupiliśmy coś w Rossmanie, to znaczy ja kupiłam tylko coś dla siebie. Jezu, w Rossmanie. W Reserved znalazłam coś dla siebie, więc już Wam pokazuję, co tutaj jest, a jest naprawdę dosyć sporo rzeczy, więc lecimy. Po pierwsze skarpetki, myślę, że promocja to jest super czas, żeby właśnie zaopatrzyć się w jakieś świeże, fajne, nowe skarpetki, bo są tańsze niż zazwyczaj. I za 19,99 kupiłam 2, 4, 5 par, więc wydaje mi się, że cena jest spoko. To są takie czarno-siwe, właściwie czarno-białe skarpety z takim brokatowym zakończeniem. To są raczej takie stópki, może trochę dłuższe, nie, raczej takie stópki, nie są to jakieś tam długie skarpety, ale było bardzo dużo skarpet do wyboru, majtek i wszystkiego. Jeśli potrzebujecie, to możecie tam zajrzeć. I kupiłam również spodnie, raczej już z zamiarem wchodzenia ich na wiosnę, ponieważ są w takim dosyć jasnym kolorze. Tutaj widzę, że na kamerze w ogóle wydają się bardzo jasne, a szczególnie te progi, ale nie są one tak jasne w rzeczywistości, bo w kamerze to mi się nawet nie podobają. Także musicie mi uwierzyć, że ten kolor niebieski jest naprawdę jednolity. Coś tutaj, nie wiem, czy resztka słońca rozjaśnia. One są z wysoką talią i kosztowały tylko 49,99, więc wydaje mi się, że to nie jest dużo. Jeśli chodzi o końcówki, one są tak średnio zakończone, bo jest po prostu takie przecięcie, ale ja wiem, że będę je nosiła do moich białych Adidasów Pumy, więc będę je sobie po prostu w ten sposób zawijała. Mają takie bardzo lekkie przetarcia, nie ma tutaj jakichś szczególnie dużych dziur. Bardzo fajnie leżą, no naprawdę bardzo mi się spodobały i było dosyć dużo tak naprawdę spodni do wyboru w czarnych kolorach, nie tylko. Lecimy dalej na tą baterię z Kika mojego męża. I kupiłam taką bluzeczkę na co dzień. Ona kosztowała 29,99. Ja mam w rozmiarze XS, te spodnie mam M-ki i powiem Wam, że są dobre, bo zazwyczaj noszę trochę mniejsze, ale rozmiarówka chyba jest zaniżona. Są spodnie i Boże, to jest bluzka XS-ka, ale ona jest, słuchajcie, w takim stylu oversize'owym. Ona jest naprawdę, zobaczcie, szeroko, ona w ogóle nie jest malutka, wręcz mogłaby być dla mnie jeszcze mniejsza.
Ona jest w takim melanżowym, szarym kolorze i ma takie złote kropeczki, co bardzo mi się spodobało, bo pięknie po prostu się mienią i akurat tak do moich włosów, że tak powiem, ta bluzeczka pasuje, no idealna na co dzień do pracy. Tutaj jest tak fajnie zakończona, ma takie fajne przeszycie, więc jak najbardziej, bardzo mi się spodobała. I długość jest jakaś normalna, nie jest jakaś długa lub krótka. I co ja tu jeszcze kupiłam? A, kupiłam taką bluzeczkę, powiedzmy sylwestrowo-imprezowo, urodzinowo, taką na wyjście. Co tutaj jest przyczepiony jakiś papier? Kosztowała 49 zł z 80. To jest rozmiar 36. Ona też jest generalnie duża. To nie jest mała bluzka i to jest właściwie bluzka wody. Bo jest, zobaczcie, na ramionczkach. Ma tutaj takie drobne jakby brokaciki. Wiecie co, to są takie skrawki błyszczącego materiału, o tak. Ona jest na ramionczkach, tutaj ma dosyć duży dekolt i tutaj jak widzicie jest na dole body, więc jest to fajne, bo mogę to wsadzić w spodnie i dzięki temu ta bufka, która jest na dole, bo ona jest taka bufiasta, jak się przyjrzeć, ona nie jest taka prosta, nie obcisła, tylko bufiasta, po prostu nie wystaje i nie sprawia, że mam jakiś po prostu dodatkowy brzuszek na dole, tylko to fajnie się dopasowuje, także bardzo mi się podoba, zwykła taka właściwie, taki zwykły czarny top, ale naprawdę fajny na jakąś okazję. I co my tu jeszcze mamy? A jeszcze jedną rzecz. Jest to, słuchajcie, bluza, która, sweterek, który mi tak średnio się podobał, ale mojemu mężowi się podobał taki na co dzień, w takim ekry kolorze, jest to rozmiar S, to jest też dosyć duży sweter. Kosztował 59 zł zamiast 80, więc cenowo jak najbardziej spoko. Jest to taki, ja bym powiedziała, kształtem przypomina takie sweterki, nie toperki, chyba tak. I on jest biały, ma tylko takie perełki, znaczy kremowe, ma takie białe perełki, tutaj jest trochę u góry rozszerzane, ma trochę szerokie rękawy. Tutaj całe szczęście nie jest zawężane, bo wtedy bym źle w tym wyglądała. A tak to, słuchajcie, jest w miarę taki typowo jesienno-zimowy. W sumie nie mam takiego białego, jakiegoś przyjemnego, mięciutkiego sweterka, bo jest bardzo milutki w dotyku, więc jeszcze chyba nawet go w tym roku spokojnie ponoszę, więc jak najbardziej w sumie się przyda, a tak nie byłam specjalnie przekonana. Także jeśli chodzi o takie pierwsze zakupy wyprzedażowe, to byłoby na tyle, jak na dzień dzisiejszy. Ja jeszcze chcę się rozejrzeć za jakimś fajnym płaszczykiem albo jakąś fajną, taką bardziej elegancką kurtką, ponieważ ja mam kurtkę bardzo grubą, wygląda w niej jak taka wielka cebula, ale chciałabym coś takiego do samochodu, takiego na wyjście, niespecjalnie grubego, żeby właśnie jakoś się smukle i wyglądało, więc za tym muszę się rozejrzeć. Buty mam ewentualnie jakby jakieś w stylu emu były takie cieplutkie, to na przyszły rok bym sobie kupiła, bo muszę wam powiedzieć, że mimo tego, że te buty są trochę śmieszne, to, wiecie, chodzi mi o takie gąbki, to są to absolutnie najcieplejsze buty, jakie możecie dostać na zimę. Kiedy jest taka fajna, sroga zima, jest na minusie, jest dużo śniegu, to one są świetne, ponieważ odpowiednio zabezpieczone nie przemykają, a jest z nich naprawdę bardzo cieplutko, jakbyście były normalnie w skarpetkach. Także są naprawdę świetne, także za tym muszę się rozejrzeć. A tak po prostu jak przy okazji będzie coś fajnego, to pewnie zakupię, ale jakoś jakby jakiegoś przymusu nie mam, szafa jest delikatnie uzupełniona, te rzeczy na przyszły rok też, więc w sumie jak na tyle jest ok. Więc mam nadzieję, że film Wam się podobał, my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach.